Hej, hej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Darkwood. Kochani, wczoraj w sumie minęło nam 200 subskrypcji i ja w tej chwili planuję coś specjalnego, ale najprawdopodobniej w tym tygodniu tego nie będzie, a to z powodu tego, iż jestem mega, mega chory. Z wczorajszego odcinka dowiedzieliście się, że jestem chory, ale niestety z dzisiejszego dowiecie się, że jest jeszcze gorzej. Jest koszmarnie, jeżeli chodzi o moje zdrowie w tej chwili. Ledwo gadam. Niby nic mi takiego szczególnego nie jest, ale czuję się koszmarnie. No, co ja wam mogę powiedzieć na ten temat? Jest źle. Ja tą pułapkę sobie może gdzieś zamontuję i tak nie mam pistoletu. Pistoletu, nie pistoletu. Boże, już nawet jak gadam, to... No po prostu jest źle. Jak słyszycie, jest źle. Dobra, włączmy sobie już agregaty. Wiem, że troszeczkę marnujemy. Powinniśmy go tak włączać w pół do ósmej. Ale ja tu sobie delikatnie chcę to porozkładać, bo chcę przeżyć tą noc. Walnijmy tu pułapkę. I musimy się zabarykadować. Dodatkowo próbuję namówić swojego ziomka z prawdziwego świata, że tak powiem, nie z tam online i tak dalej, na gierkę V Rising. Ogólnie gierka podobno podbija teraz Steama. Znaczy, no, nie podobno, a podbija. To tak. I chciałbym właśnie spróbować troszeczkę swoich sił w RPG-u, którym moglibyśmy polatać i troszeczkę sobie powalczyć. Jezu, bardzo dziwne jest to, jak to wszystko tam chodzi i wkurza ludzi. Ej, zrobiłem dwa koktajle, dobra, są dwa. No i będziemy musieli to jakoś przeżyć. Może być ciężko. Może być ciężko, bo już nie mamy amunicji, już sobie nie postrzelamy niestety. Więc no, oj, ta noc będzie ciężka, naprawdę ciężka. To będzie ciężkie. Mam nadzieję, że mi to nie wybuchnie w ręku, co? O fuck, ja nie zauważyłem, że to w sumie... Banshee się zrespiła. Tak, poczytałem również to, że jeżeli są takie kruki w nocy, to znaczy, że zrespiła się Banshee, czyli nie przeżyjemy tej nocy, nie ma opcji. Ona jest nie do zabicia. Ona jest nie do zabicia. Więc pewnie dzisiaj zobaczycie Banshee w pełnej okazałości. Coś tam idzie. Coś złego tam idzie. Poszło dookoła. Ja się nie ruszam. Nic nie dotykam i się nie ruszam. Wraca chyba. Trzymam ten prawy przycisk myszy, bo wiem, że jak go kurde puszczę, to będzie problem. Idzie znów. Idą pierwsze moby. O nie, to będzie szybka noc, coś mi się wydaje. Nie ruszamy się. Ja nawet nie chodzę. Jestem pewny, że zaraz coś tu walnie. Mi boli palec od trzymania tego prawego przycisku. I się zaczyna.
Jest Banshee. Fuck. Oh fuck. Martwy pisklak. Tego jeszcze nie widzieliście. Tego jeszcze nie widzieliście. Oh no, oh no, oh no. Oh no, oh no, oh no. Shit happens. Przeżyjemy to. Przeżyliśmy. Fuck yeah! Przeżyliśmy to. Za to powinno być 1000 reputacji, a nie 200. O kurde faja. Ale pogrom. Ale pogrom. Ale to było dobre. O kurde faja. Nie sądziłem, że nam się uda przeżyć. Naprawdę nie sądziłem. Nie sądziłem. Ojej. Biorę to, biorę. I na pewno biorę deski, bo czeka nas duża naprawa tego wszystkiego. Oj, duża naprawa. Dobrze, że jest teraz trzymanie czasu, bo byłoby źle. Złom zbieramy. Drzwi tu były zamknięte. O kurka wódka. Nie sądziłem, że nam się uda. Jeszcze tutaj się biedny pomyliłem, bo zapomniałem wziąć desek i reszty. Nie mogę. Udało się. Dodatkowo, kochani. Już wiem mniej więcej, gdzie szukać tego przejścia, o którym nasz tutaj kolega mówi. Kurde, sporo to kosztuje. 4,10, dużo gwoździ. No ale trzeba to niestety naprawić. Niestety trzeba to naprawić, bo bez tego to my będziemy bezbronni. Dobra, naprawmy to. Tak, tamto krzesło to aż tu odleciało, widzę. Nie wiem, dlaczego oni nas tu znaleźli. Serio, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Dużo nam już zeszło surowcy. Bardzo dużo zeszło surowcy. Ujujujujujujuj. Niedobrze. Niedobrze. To oznacza, że przeżyjemy jeszcze kilka takich nocy. Nic więcej. Dodatkowo, ogólnie pytałem się osób, które już tą grę przeszły. Nie natrafiliśmy na sporo rzeczy, na które powinniśmy trafić. Takich jak na przykład pan, który przewozi surowce pomiędzy naszymi bazami. Na tego pana w ogóle nie trafiliśmy. To jest dziwne. Sporo, że może sprzedajmy. No ja bym chciał też do wilka jeszcze iść, kurde no. Chciałbym iść do wilka. Wielki zły wilk.
Nie mamy butelek. Pusta butelka by się przydała. No jest butelka pusta, potrzebujemy dwóch. Dodatkowo wiem, że butelki zwykłe działają troszeczkę jak sidła. Działają jak sidła, więc teoretycznie możemy ich właśnie w ten sam sposób używać. Mam przejście. Dzień dobry panu, ja panu chcę sprzedać kilka przedmiotów. Skrzypcy nie chcesz. Skrzypiec, nie skrzypcy, sam jesteś skrzypca. O Jezu, człowieku. 200, no na pewno będę chciał jeszcze te deski. No, widzę, że... Jest sznurek! Jest sznurek, jest git. Ma tym razem sznurek, fajnie. Bateryjka. 50, droga trochę. Wiąże benzynka? Na to nas już nie stać. Kurde, drucik mi się przydał wziąć. To może wezmę drucik dwa razy. O, i tak byśmy to zostawili. Jak słyszycie, naprawdę mój głos jest w tej chwili tragiczny. Więc za to was przepraszam, za jakieś tam pociągnięcia nosem, czy nawet słowa, które nie zrozumiecie. Ulepszenie hotbaru, dobra. Bierzemy. Dobra, i mamy na maksa. Maksymalnie jest 7 zlotów na hotbarze. W sumie spoko. To sobie naprawmy. I tak, jeszcze chciałbym zrobić sobie... No te dźwięki są dziwne. Chciałbym sobie zrobić jeszcze ze dwa koktajle. Żeby troszeczkę to ograniczyć. Max 3, to 3 koktajle. Musimy zacząć bardziej te koktajle używać. Wytrych jeden zróbmy sobie jeszcze, dodatkowy. A, baterijka może zostać. Złom, to zostaje. Pochodnia w razie W również wzięta. Mamy jeden magazynek, więc możemy go przeładować w tej chwili. I staram się już teraz tej amunicji aż tak nie zużywać. Tylko naprawdę na już takie tragiczne sytuacje będziemy to używać. Dobra. I tak, kochani, ja sobie sam w sumie przypomniałem mniej więcej, gdzie my możemy szukać tego, co mamy zapisane w dzienniku. To jest tutaj na 21 stronie. Drzwi w podziemiach. I my już to miejsce odwiedziliśmy. My już to miejsce odwiedziliśmy i to było w spalonym domu, obok obozu wilka. A nie, albo tu. Tutaj było, przepraszam, ukłamałem. Ale coś mi się kojarzy o spalonym domu. O, mniejsza, albo tu, albo tu. Któryś z tych, bo pamiętam, że my tam zbieraliśmy właśnie wtedy złom i tak dalej, i tak dalej. Więc to musi być gdzieś niedaleko. I teoretycznie, jak my tutaj zejdziemy, to już chyba nie wrócimy. Bo wydaje mi się, że wtedy zaczniemy ostateczny segment rozgrywki. Tylko tak, nie wiem jeszcze co zrobić z tymi przedmiotami, na przykład jak akumulator i tak dalej. W sumie tego, żadnego questa na to nie mieliśmy. I to mnie troszeczkę martwi, bo chciałbym zrobić ten quest. Ale nie wiem jak go zrobić. O. Wiecie co, ja na wszelki wypadek, żeby nie było. Nie wiem, czy ja nie zmarnuję sobie teraz miejsca przez to. Być może. Ale wezmę sobie. Nie dość, że igułki zamiast bandaży. Nie to. To jeszcze dodatkowo. Wezmę sobie. Alkohol mi niepotrzebny. Złom by się przydał z jeden. Zapytacie po co? Z tego powodu, iż jeżeli to już będzie ostatnia część tak jakby tego przejścia tutaj, to nie ukrywam, że przydałoby się jednak jakieś surowce na start wziąć. Znaczy ja wziąłem deski, a nie wziąłem
Nie wziąłem gwoździ. Podobno jest jeszcze jedna kryjówka, ale jak ona wygląda i gdzie ona jest, to już niestety pojęcia nie mam. Dobra, wyruszamy na wyprawkę. Zobaczymy, czy uda nam się dotrzeć do tego spalonego domku, potem do zejścia do podziemi, a ewentualnie do spalone domy i do obozu wilka. Ale wydaje mi się, że to jest to zejście do podziemi. Ja się dziwię, że ja wcześniej tego nie zauważyłem i tak bym się błąkał po tej mapie i błąkał i błąkał, bym tego nawet nie znalazł. A to wystarczyło tak naprawdę tylko i wyłącznie podejść z tamtej strony. No ale cóż, tak czasem bywa. Staramy się dojść w jak najkrótszym czasie. To teraz staram się być bardziej uważny, żeby zbytnio nie popadać w złe towarzystwo. Bo jednak wolałbym tej konfrontacji unikać trup. Antidotum key, pigułka, zapałka. No dobra, weźmy to, z razu czego będziemy wyrzucać. W razie czego będziemy wyrzucać. Użyjmy wytrychu. Szkielet broni. Tyna i bateria. Baterię weźmiemy. To antidotum możemy wyrzucić. Gierat pistoletu myślę, że bardziej się przyda. Może hityna. Hityna. Trup otwórz. I właśnie każdy trup z napisem otwórz jest trujący. Więc jeżeli będziecie sami grać w Darkwooda, pamiętajcie o tym, żeby nie otwierać żadnych trupów. Przeszukaj? Tak. Otwórz? Nie. Widzicie, tak jak na przykład tutaj, już bym zmarnował dwa naboje, minimum. No shit. Ucieka. Gnojek ucieka. Au! A żeś mi zrobił bambuko. Gnojku jeden. Dobra, uciekaj już sobie. Jesteśmy tutaj, idziemy dokładnie na południe. Dokładnie na południe. Już chyba nas nie będzie atakował, tak? Już będzie teraz uciekał. Zajebał nam kamieniem i sobie poszedł. Typowe. Ten wali głową o ścianę. Niech sobie wali. Sucha polanka. Czujemy się znów jak w domu. I mamy zejście do podziemi. Tak, to jest tu. To jest tu, kochani. Te trupy już przeszukaliśmy. A możemy tego użyć? Możemy. Tam nie zostawimy. Na podłodze znajduje się namazany kredą na pisto tutaj. A był jakiś drugi tekst, ale... ale go nie zauważyliśmy. Wejście do podziemi, przyjrzyj się. Zejście do podziemnych tuneli. Wchodzimy. Ruszamy dalej z fabułą. Ruszamy dalej z fabułą. No i dobra. Wiecie co? Może na razie ja użyję pochodni zwykłej. Tak, żeby sobie to gdzieś w dłoniach trzymać. Gruz, przyjrzyj się. Ściany tunelu skuszone przez ogromne korzenie. Kop. Potrzebujemy łopaty. Nie mówcie, że inaczej nie przejdziemy. Plecak, magazyn motor. Magazyn motor jest inny z tego roku. 1987. To by się od żarówki oświetla wilgotne ściany podziemnego korytarza. Dalsza część pogrążona jest w całkowitym mroku. Bez dodatkowego źródła światła się nie obędzie. Właśnie go w tej chwili trzymasz w ręku. Grube, drewniane pale niepewnie potrzymują przemoczoną ziemię rozplątani na korzeni. Konstrukcja sprawia wrażenie, jakby zaraz miała runąć. Oh shit happens.
Ta część korytarza jest zablokowana przez przerośnięte dziwaczne powykręcone korzenie. Nie to, żeby mi to przeszkadzało w żaden sposób. O Jezu, nie straszcie. O kurde, co to jest? Dziwne mięso, którego wziąć nie możemy. Au! Oto se grzybki zebraliśmy. Nie zauważyłem tego. Co tam się stało? Czy coś zawaliło? To jest zawalone. Trup? Ja nie zauważyłem. O fuck. Fuck, shit happens, shit happens, shit happens. Fuck. Po co ja tam wracałem? Po co? Po co mi to było? Dobra, zjedz te tabletki. Insta healing. Lubię to. Plecak. Lara i pochodnia. Pochodnie sobie możemy wymienić. Tylko jeżeli to jest dopiero początek tego wszystkiego, to będzie problem. Po dupce trochę dostaliśmy już. Ogromny korzeń, przyjrzyj się. Z ogromnego korzenia sączy się powoli biała maś, która jakby kierowana jakąś niewidzialną siłą płynie wzdłuż korytarza. Bardzo głośno. Co to jest? Mężczyzna, rozmawiaj. Podchodząc do rumowiska, potykam się o jakiś przedmiot. Dziwny, miękki przedmiot. Ślaleczka. Tunel zawalił się niedawno. Sterczące z gruzów metalowe elementy zbrojenia nie zdążyły jeszcze porzewieć. Gdy wytężam wzrok, zauważam sylwetkę leżącego człowieka. Postać zrywa się gwałtownie, jakby przebudzona z głębokiego snu. Kto idzie? Słyszę słaby, nienaturalnie zniekształcony męski głos. Ty jesteś jednym z nich. Mężczyzna próbuje się podnieść. Bez skutku. Widzę tylko jak rozpaczliwe miota kończynami. Wygląda jakby był przyklejony plecami do ziemi. Nie, proszę. Kiedy zbliżam się, przebiera nerwowo nogami, jakby próbował się wysuwać w głąb zawalonego tunelu. Ja nic nie zrobiłem. Błagam. Chciałem tylko przejść, wrócić do rodziny. Drzewo zablokowało jedyną drogę wyjścia, jedyną ścieżkę do domu. Ogromne, mówiące drzewo. Błagałem je, by pozwoliło mi przejść, ale ono nie słuchało. Mówiło coś, ale nie potrafiłem go zrozumieć. Przyszliśmy więc tutaj. Mężczyzna wspiera się na rękach. Z ogromnym wysiłkiem próbuje się wyprostować, ale chyba coś trzyma go za plecy i kark. Nie mogę wstać. Opadł ciężko na gruz i zamilkł. Jego dłonie zacisnęły się w pięści. Moja głowa boli. My tu widzimy tego mężczyznę? Tu. Tutaj jest jego twarz. Przyłożył sobie rękę do czoła i wymacał dziwne wgłębienie nad lewą brwią. Zamarł. Co to? Mężczyzna ostrożnie włożył palec wskazujący w otwór na czole. Zadygotała mu powieka. Kamyczek. Usłyszałem jakby pękającą skorupę jajka. Czoło pod naporem dłoni delikatnie się ugięło. Nieznajomy wepnął w otwór drugi palec. Z rany trysnęła gęsta maś. Słyszę chrupnięcie czaszki.
mały kamyczek. Mężczyzna wyjmuje bezbarwną mazią palce z otworu na czole. Coś w nich trzyma. Jakiś okrągły obiekt. To dlatego. Bierz zamach lewą ręką i wrzuca wyjętym z czaszki obiektem w moją stronę. Mała, nieforemna kulka odbija się od mojego ramienia i upada mi pod nogi. Wygląda jak nabój pistoletowy, ale jest miękki? Co to jest? Faktycznie, to wygląda jak nabój. To mnie uśpiło. Głowa mężczyzny opada bez życia na betonową podłogę zniszczonego tunelu i nieruchomieje. Tunel jest całkowicie zasypany. Nie dam rady się od tym przedostać. Będę musiał poszukać innej drogi. Dobra, no to idziemy. Tylko boję się. Na drzwiach widnieje duży napis: strefa zamknięta. Bałem się, że będę jakiś zaraz tutaj. Zaraz jakieś tutaj nawalanie się z tymi mobami. Zerdwiały żelazny dzwonek. Taki krowi dzwonek. Zepsuty grzyb. Pochodnie sobie wymieniamy. Widzę, że tu się ładnie dzieje. Oj, ładnie, ładnie. O kurde. Chciałem tylko przejść. Wrócić do rodziny. Obawiam się, że właśnie to jest ten event, gdzie musimy trzymać się jak najszybciej normalnego... Jezu. Chodzi mi o... Zaraz wam powiem, czekajcie, bo się zaciąłem. Chodzi mi o ziemię, o kawałki ziemi, bo inaczej tutaj coś, co jest pod tą wodą, może nas zaraz zjeść. O, na przykład to. Chciałem tylko przejść. Kurde. Proszę się odczepić. Chcę tylko przejść. O nie. Nie lubię takich eventów. Działa na moją psychikę. Narośle, przyjrzyj się. To jakieś dziwne, organiczne narośle. Oczko. Oh fuck. By nic z tego nie wyleciało. Miękki organizm wyrastający z podziemi. Znaczy ja mogę przejść? Chyba mogę. Uszczący kamyk, spoko. Uszczący kamyk przywiązany do drewnianego krzyżyka. Ciało. Wysuszone ciało jakiegoś człowieka. Cała skóra i kości porośnięte korzeniami. Zaskakująco dobrze zakonserwowane. W czole ma mały otwór. Leży to prawdopodobnie ponad 2 lata. Skąd ty wiesz, że on leży? Jakieś wyjście? Proszę. Proszę. Mamy 29 minut nagrania, nie wiem, czy się wyrobię z tym. Dodatkowo jest godzina 12.24, czyli za 1,5 godziny ten odcinek wychodzi. Jeszcze go nawet nie nagrałem do końca. I nie wiadomo, ile jeszcze będę musiał nagrywać. Oj. Niedobrze. Zapisywanie. Idziemy, wyjdziemy. Rozdział drugi. Kochani, doszliśmy do rozdziału drugiego. Nowy wpis w dzienniku. Bagna. Ale, kochani, o reszcie dowiemy się już w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram, jak i resztę macie oczywiście na stronie spokisireł.pl. Sprężarka. Uszkodzona sprężarka do dopełnienia butli wysokociśnieniowych tlenem. Prawdopodobnie da się ją naprawić. Świetnie.
ale zobaczymy wszystkie te nowości już w następnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo. Hej, hej!